mi się wydaje, że te włosy się tak pieprzą z tego. Dlatego, że jestem w smole taki ustawiony. W smole, ten strój taki łowczyni niby. Idzie. Dokładnie. O. Co do diabła? On nie żyje? Teraz muszę zmienić jej tej strój, bo... Z dynastii Chao. Bogate dekoracje sugerują, że należał do kogoś z rodu królewskiego. Bo kurczę, te włosy jakoś tak znikają, jakieś kurczę... Wisi jej coś z tyłu. Masakra, gdzie tu jest jakiś obóz? Jak to zmienić? Nie mam obozu żadnego nawet. Tam coś wisi. Znowu jakiś gówno challenge. Tam mogę wejść? Tam się zmieścisz? Nie zmieścisz. Przykro mi. Znalezienia. Tego nie chcesz, tak? O, masz. Tam jest jakiś paper. To bym mógł popchnąć, nie? Jakoś. Bo tu są te tory chyba. No to chyba z drugiej strony, nie wiem. Czy coś. Dobra. Mniejsza z tym, Lara. O. Chowa się tu. Co tutaj? Co to tutaj? Co to tu jest tutaj? Nie mogę nic tutaj zrobić, tylko muszę iść tam. Prost przed siebie. To chodź. Zobaczymy, co się da. Co tu się stanie w ogóle? Ha! Zabił się. Te sam postacie, siebie. Wojownicy byli w grobowcu Himiko. Bronili jej. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Miecz? Popełniłeś seppuku. Chcesz mu zabrać miecz? Będziesz teraz mieczem napierdalać? Wow. Piękny. Tylko złamany. Ciągle ostry. O, coś jest w środku. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej.
Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Trzeba spalić trupa i tyle. Kurwa, wiedziałem. Muszę się stąd wynosić. Dobra, idziesz. Tu nie ma co, kurwa, zwiedzać. Trzeba spierdalać. Pierdolę. Ojojoj, gdzie unik? O kurde. Wow. Zalepiłem z tym. W sumie, nie? Mogłem gdzieś uciekać jeszcze, ale co będę uciekał? I co? Tam muszę wejść na górę teraz. Trzeba spierdalać, bo się pali coś. Wow. O, ścięło się. Tyrana wraca. Lara, gdzie ty jesteś, do diabła? Z kopalni. O nie! Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Cholera! Nie! A muszę do nich jak wracać. Jak potrzeba, to od nas Lara. A tak? To... Dobra, to to sobie idź, nie? My sobie będziemy spać. No. Po prostu zajebiście. Ładuj się, gdzie jesteś, dobra. Nie powiesz, ale jaki mamy kurwa wybuch? Ci obcy rozbili obóz na blaszy. Dlaczego po prostu tam nie pójdziemy? Ojciec Matias... Potrzebuję pomocy! O. Tak dokładnie, zabiję was, kurwa, wszystkich. Uo! Wychyl się, tylko. Kurwa, przecież miałem... O Jezu, headshota ci chciałem zrobić. Spalimy cię! Tak, chciałbyś. Uwaga, są na wybrzeżu!
Cholera! Ognia! Ja pierdolę, ledwo, ledwo. Zawsze puszczam to zanim wystrzelę, nie? Włosy! Gdzie jesteś? Cholera jasna! Dobra, szmaciarze! Na więcej was nie stać? Jedziemy. Dawaj, Lara. Kopci się. UPIA. Reyes, jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Zawsze jesteś mądra. Po szkodzie. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. No. Słuchaj, już. Wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Nie jestem jeszcze gotowa. Jeszcze muszę iść w jedno miejsce. Tutaj muszę zmienić ten strój. Ponieważ jedna umiejętność już jest dobra. Ponieważ mi coś glitchuje. Pilotka. Do łuku jeszcze bym chciał. No, to mogę. Najdroższa rzecz. Strzały przebijające. Tak jest. Wybrać albo mistrz pistoletu, albo mistrz strzelby. Na razie wybiorę. Dobrze. Myślałem, że przejdę górą, ale nie. Chodź. O, w dupę. Co, będziemy tam płynąć? Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje te burze. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty.
jesteśmy na brzegu. Dobiliśmy na brzegu. Ruszajmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Teraz jaka wspaniała, nie? I zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to nigdy wcześniej nie pytała się, czy i z nią. Samuraje, gwardia królowa. Teraz też i sama. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro. No to super. Aha, tam mam się dostać. Dobra.